Błąd i druga taka sprawa to jest to, że niektórzy się mocno fiksują i robią na przykład koszulki, t-shirty, załóżmy na t-shirtach, koszulkach, bo to jest takie mocno podstawowe, od XS-ki do na przykład 4X-ów, tak? No bo akurat takiego klient tego wymaga i jest zrobienie dla każdej z tych koszulek tam osobnej matrycy na sitodruk, co powoduje koszty. No po prostu najlepiej jest sobie dobrać jakąś tam, ustandaryzować tą wielkość na druku i aby po prostu sobie ją uśrednić i aby była ta matryca jedna, a nie na przykład do każdego rozmiaru osobny po prostu matryca na sitodruk, co powoduje duże koszty. Jeżeli chcesz więcej tego typu ciekawostek, to zaobserwuj mnie po więcej.